Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Patryk Kulpok z podcastu Polderownia, jeżeli interesuje Was świat Belgii, Holandii. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Cześć Mateuszu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. W Belgii i Holandii w ostatnich latach pojawiały się dyskusje na temat zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach, choć pewne podejście do tego zagadnienia różni się w obu krajach. Tematem głównym naszej rozmowy jest ten przykład holenderski, ale w Belgii podejście do telefonów komórkowych w szkołach jest zróżnicowane i chyba zależy często od decyzji poszczególnych szkół lub regionów. W 2023 roku władze flamandzkie ogłosiły plan takiego wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad. Tak samo zresztą jak rząd holenderski, bo dla przypomnienia dla słuchaczy i dla słuchaczek, oba te kraje są monarchiami, jednakże różni się ustrój, ponieważ Holandia jest republiką i jest to po prostu republiką w sensie takim, że po prostu jest rząd unitarny, a z kolei Belgia jest federacją, gdzie po prostu z jednej strony ten rząd schadza, może po prostu narzucić szkołom tak różne rzeczy, a w Belgii jest to po prostu spowodowane tym, że mamy trzy regiony, mamy też wspólnoty językowe i po prostu to one jakby decydują na temat, jak te szkoły są zarządzane. Ale tak, w dużym skrócie to sprowadza się do tego, że w zeszłym roku już w lato, bo to był bodajże lipiec w przypadku Holandii, oficjalnie ogłoszono, że w szkołach średnich od tego roku, od stycznia, wchodzi całkowity zakaz używania wszelakich urządzeń elektronicznych na lekcjach, czyli nie tylko właśnie zresztą smartfonów, ale również smartwatchy oraz tabletów, a ten zakaz został rozszerzony od początku września tego roku na szkoły podstawowe. Podobna rzecz wydarzyła się w Belgii od tego roku szkolnego, bo ten rok szkolny się mniej więcej zaczyna w obu tych krajach, tak jak ten rok szkolny w Polsce. Właśnie kilkaset szkół w całej Belgii, właśnie w regionie Flandrii, Walonii, ale również w regionie stołecznym Brukseli, te zakazy powprowadza, tutaj właśnie szkoły już samodzielnie po prostu wprowadzały te zakazy. No właśnie rodzi się pytanie jakby dlaczego? No głównie dlatego, że zauważono, też są na to różnego rodzaju badania, że dzieci czy nastolatkowie w szkołach przez używanie komórek stricte na lekcjach oczywiście, no tracą swoje zainteresowania lekcją, nie mogą się za bardzo skupić, bo po prostu czekają na SMS-a albo na wiadomość na WhatsAppie, bo w przypadku tych dwóch krajów jednak ten komunikator WhatsApp jest tym komunikatorem popularnym, czy chociażby, nie wiem, Instagram. Czasem na przykład, nie wiem, są gorsze wyniki w szkole, ale też używa się argumentu, że, co też pokazują przez to badania, że pomaga to zwalczaniu tak zwanego cyberbullyingu, czyli tak naprawdę no, prześladowania kolegów ze szkoły, koleżanki ze szkół, przez internet, na przykład, nie wiem, wysyłanie obraźliwych czy nawet grożących wiadomości, wykorzystywanie zdjęć, które są wrzucane do internetu, więc generalnie to ma po prostu pomóc też w integracji, bo na przykład tutaj w artykule poświęconym bardziej już tej belgijskiej stronie zauważono, że na przykład w jednej szkole, tak zresztą jak w holenderskiej też w jednym gimnazjum, w Cygnus Gimnazjum, na przykład spadł poziom właśnie tego prześladowania za pomocą właśnie no, tej elektroniki, tak, czyli po prostu nie ma, jest mniej takich właśnie dziwnych, złych czy grożących wiadomości. No i taka ciekawostka, to pamiętam, jak swego czasu widziałem reklamę KPN, czyli tego drugiego największej firmy, która doprowadza internet do mieszkań holenderskich, no to tam właśnie KPN też chyba się przyłączył w sumie do tej kampanii, no bo KPN stworzył taką reklamę, gdzie w dużym skrócie po prostu jest dwójka nastolatków ze szkoły, chłopak i dziewczyna. Chłopak w pewnym momencie po prostu dostaje wiadomości, no bardzo odważne zdjęcia swojej wybranki serca, po czym jakby są dwa scenariusze, gdzie on w jednym ze scenariuszy po prostu on te zdjęcia rozsyła dalej i te zdjęcia po prostu są po całej szkole w ciągu tam jednego dnia,
No i kończy to się po prostu tragicznie, ponieważ ta jego dziewczyna, wybranka serca, no, po prostu popełnia samobójstwo, a potem jest drugi oczywiście scenariusz, gdzie on po prostu nie robi z tym nic, nie rozsyła tego po prostu dalej, zachowuje to dla siebie. I oczywiście mam tutaj te dobre zakończenie i oczywiście jest to reklama korporacji, która po prostu doprowadza internet do holenderskich domów, no ale jednak takie społeczne wręcz, taka społeczna akcja, żeby jednak mieć rozwagę tego po prostu, co się robi w internecie, jest ważna, tak? No tak, na lekcjach nie wolno, a w przerwach? No właśnie, to jest tak, że generalnie te wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być w czasie lekcji przechowywane w jakiejś na przykład skrzynce albo w jakimś koszyku, czyli dosłownie po prostu czasami jest tak, że nauczyciel po prostu chodzi po klasie, bo znaczy też jakby od wieku uczniów, tak? Ale po prostu w tych młodszych szkołach, no, nauczyciel po prostu czasami musi nadchodzić z takim koszykiem, że po prostu wrzucają te telefony i po prostu te telefony są do wzięcia już po lekcji. Więc tak naprawdę na samej lekcji oczywiście nie ma możliwości skorzystania z wszystkich urządzeń elektronicznych, no ale wiadomo, na przerwach, no to można z tego użyć, no ale też wiadomo, że to jest z rozwagą. No plus jest też taki, że na przykład są tam oczywiście wyjątki, bo na przykład, nie wiem, jeżeli na przykład dziecko jest chore, tak, na przykład, nie wiem, ma powiedzmy cukrzycę, no to w tym momencie no, ten kontakt z rodzicem jest jednak ten stały, że jeżeli coś by się mało stać, no to dziecko jest w stanie po prostu skomunikować się z rodzicem, że coś złego się po prostu dzieje, więc to też nie jest tak, że te dzieci są po prostu nagle bez możliwości skomunikowania się ze swoimi rodzicami. No też pamiętajmy jednak to, że szkoła jak najbardziej posiada numery telefonów do rodziców, więc jeżeli po prostu miałoby się coś naprawdę złego stać, no to nauczyciele są w stanie skomunikować się bardzo szybko z danym rodzicem. To jest rzeczywiście problem? To znaczy, co mówi na to organizacje społeczne, jak wypowiadają się sami rodzice? No i mi się udało, co prawda tylko do jednej szkoły, no ale jednak ale udało mi się po prostu, że tak powiem, skontaktować się, wręcz spotkać z jedną szkołą w Amstelveen, po prostu porozmawiałem z jednym nauczycielem, który po prostu powiedział no wprost, że on jakby też widzi wcześniej, zanim po prostu wprowadzono te zakazy, on po prostu widział, no jednak ten problem w nauce, brak koncentracji, brak skupienia. No co jednak też, no nie czarujmy się, dorośli też mają z tym problem, tak, że na przykład, nie wiem, zamiast skupić się po prostu na pracę, to po prostu sobie przeglądamy Facebooka, czy Instagrama, czy Twittera na przykład, tak, i zamiast zrobić to, co mamy zrobić w 5 minut, po prostu nam się po prostu nagle przedłuża na przykład do pół godziny albo do godziny, więc jednak jest ta dopamina, którą po prostu my też potrzebujemy jako ludzie, no też jakby jest w tym momencie, ta chęć tej dopaminy jest bardzo silna, więc tak jakby już mamy jakby badania chociażby ze szkół średnich, tak, no bo jednak w szkołach średnich jest to od pół roku, no i po prostu zauważono poprawę jakby w nauce, no mniej tych przykrych incydentów, więc jak na razie po prostu zakładam, że przynajmniej w Holandii będzie ten trend, to prawo będzie raczej kontynuowane i po prostu będziemy po prostu też jakby bardziej skupieni się na naszego rodzaju po prostu no, badaniach, czy jak bardzo to po prostu wpływa na dzieci. No i wiadomo też, że nie tylko Holandia i Belgia to wprowadzi, bo na przykład no, chociażby Francja, Finlandia i Niemcy też nie zawsze jakby na ogólnopaństwowych, bo na przykład w Niemczech to też jakby jest decyzja jakby krajów związkowych, no ale część po prostu krajów związkowych też wprowadziła te zakazy właśnie jakby używania komórek na lekcji. To tylko po prostu pokazuje to, że z jednej strony tak, jakby super mieć taką kawałek technologii w swojej kieszeni, który po prostu ma wszystko, co potrzebujemy, bo powiem szczerze, że ja pamiętam bardzo dobrze z moich czasów szkolnych, kiedy to nauczyciele, nauczycielki mówili wielokrotnie, że nie będzie zawsze miał kalkulatora w swojej kieszeni. Okazało się, że mam kalkulator w swojej kieszeni, a nie tylko zresztą kalkulator, bo też kilka innych przydatnych przyrządów, czy na przykład właśnie internet, tak, który po prostu mogę sprawdzić dany fakt w 5 sekund, co właśnie pokazuje to, że z jednej strony jakby mieć dobrze takie urządzenie, jaką jest komórka czy tablet, ale z drugiej strony no jednak ta chęć sprawdzenia innych rzeczy niż tyle, że na przykład właśnie jest chęć sprawdzenia czegoś innego niż kalkulator, na przykład właśnie aplikacji, właśnie nie wiem, TikToka chociażby, który jednak jest dość popularny wśród tych młodszych użytkowników urządzeń elektronicznych, no to jednak powoduje to, że no, nie pomaga to dzieciom, no i w tym momencie no, jest ten problem ze skupieniem i na przykład no spotykam się już często, że na przykład ktoś nie potrafi obejrzeć jakiegoś filmu, który trwa na przykład 1,5 godziny albo 2 godziny. Czasami mam też, powiem szczerze, że też mam czasami taki problem ze swoją skupieniem na czymś po prostu, bo jest ta komórka obok i to tak bardzo po prostu taki kusiak, ten zakazany owoc, tak?
Co zresztą też jakby jest częściowo wina dorosłych, no bo w tych artykułach przywołanych właśnie z Holandii czy z Belgii odnośnie tego, jak dzieci używają komórek, też jest pokazane, że rodzice nie pokazują, dają zresztą zły przykład, bo na przykład tam jest napisane, że większość z nas na przykład w ogóle nie odkłada telefonu przy posiłku. Większość z nas też ta komórka jest, w 90 paru procentach ta komórka przecież jest obok nas, kiedy śpimy, tak? Bo na przykład używamy komórki jako budzik. Więc tak, my też jakby dobrze, z jednej strony, że te szkoły wprowadzają takie zakazy, no ale z drugiej strony jednak my jako rodzice, albo potencjalni po prostu rodzice, musimy też po prostu dawać przykład dzieciom, że jednak istnieje świat poza tą komórką, no bo też te badania pokazują dodatkową jeszcze jedną rzecz, że jest wzrost, jeżeli chodzi o nawiązywanie więzi w szkole, że jednak dzieci, nastolatkowie orientują się, że poza tym światem internetowym, który jest wirtualny, jednak jest ten świat realny, który jest no, w tym też jakby jest ważniejszy nawet niż ten świat wirtualny i po prostu można zawiązywać więzi społeczne z naszymi rówieśnikami, z koleżankami, z kolegami z klasy, no i też pomoże nam, może nam to po prostu też pomóc w przyszłości, tak, bo na przykład będziemy kogoś znali i nam to na przykład pomoże, nie wiem, znaleźć łatwiej albo na przykład praca, bo na przykład po prostu mieć bardzo długą, wieloletnią przyjaźń, albo wręcz nawet po prostu wejść w związek z drugą osobą. Teraz tylko pytanie o praktykę. Praktyka jest, no tak jak mówiłem, no, praktyka jest taka, że szkoły no, muszą tego zakazu przestrzegać, no bo tak jak, bo chociażby, bo w Holandii jest to po prostu nakaz państwowy, gdzie no, dosłownie jeżeli na przykład wejdziemy na stronę rządową, czyli reichsoverheit.nl, tam po prostu jest napisane dosłownie, że na zajęciach nie wolno używać telefonów komórkowych. Jeżeli nauczyciel by tego nie przestrzegał, no to mu grożą konsekwencje prawne. W Belgii, no tak jak wcześniej mówiłem, no to w Belgii jednak jest to wszystko zależne po prostu od władz danej szkoły. Zapewne też nauczyciele są w jakiś tam sposób sprawdzani czy pytani przez swoją dyrekcję o to po prostu, czy ten zakaz jest przestrzegany. No i potem po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, czas naprawdę pokaże, jak bardzo te nieużywanie komórek na lekcjach po prostu wpłynie na same dzieci, na samych nastolatków i po prostu jak ewentualnie po prostu podwyższy im się poziom nauki. Bardzo dziękuję za komentarz. Dzisiaj Patryk Kulpok dla Państwa. Kłaniam się nisko. Również i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.